Na pewno tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Na wstępie chciałbym to zwycięstwo zadedykować rodzicom naszego kibica, który został zasztyletowany, również już jego pamięć. Wszyscy to wiemy, tutaj osoby, które są związane z klubem, z Kielcami, że te mecze to są takie mecze, można powiedzieć, jak derby z Wisłą Kraków, tym bardziej gdzieś tam w głowach było to, że musimy dać z siebie maksa, żeby to spotkanie wygrać. Biorąc pod uwagę tabelę, przed meczem nie byliśmy na pewno faworytem, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że Wisła jest bardzo dobrym zespołem, ma w swoim szeregu przede wszystkim zawodników z dużym doświadczeniem i którzy rozumieją się bez słów i we wcześniejszych meczach strzelali sporo bramek. Uczelaliśmy się, żeby nie dać im zbyt dużo miejsca i myślę, że dzisiaj założenia trenera żeśmy zrealizowali w 100%. W tym meczu tak naprawdę było wszystko, bo i emocje, i strzelone gole, i żółte, i czerwone kartki, i festiwal samobójów, jak powiedział na konferencji prasowej Franciszek Smuda. No tak, tak chyba naprawdę jedna bramka nie była samobójcza, a reszta Oliwiera Capo. Tak, na 3-2, reszta to gdzieś tam bramki samobójcze. No taka jest piłka, nie patrzy się w jaki sposób najważniejsze są dla nas 3 punkty, tym bardziej, że przed tym spotkaniem nie mieliśmy zbyt dużo oczek na swoim koncie. To zwycięstwo daje nam troszkę więcej wiary, oddechu na kolejne spotkania i z tego naprawdę musimy być zadowoleni. Jest teraz czas na to, żeby troszkę odpocząć, ułożyć sobie to wszystko w głowie, bo czeka nas teraz ciężki wyjazd do Gdańska. Później zaczynamy 2 meczami u siebie i myślę, że jeżeli będziemy dalej tak skoncentrowani, z taką wiarą i zaangażowaniem będziemy grać, to nasze miejsce w tabeli na pewno się może znacząco poprawić. Ta wasza postawa dzisiaj rzeczywiście była bardzo budująca, bo dwukrotnie Wisła dogoniła, a wy za każdym razem nie odpuszczaliście. Dążyliście cały czas do zdobycia tych 3 punktów. No przede wszystkim duży tutaj szacunek dla zespołu, bo jak straciliśmy bramkę na 2-2, czasami to gdzieś tam działa negatywnie na zespół, tym bardziej, że widzieliśmy, że mamy przewagę jednego zawodnika, my ruszyliśmy za ciosem i gdzieś tam próbowaliśmy od razu jak najszybciej strzelić bramkę na 3-2. To nam się udało i już później kontrolowaliśmy przebieg spotkania do końca. Oczywiście musieliśmy być czujni, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, Wisła szczególnie w ofensywie jest bardzo groźna, niebezpieczna. Ale tak naprawdę no, bramki, które dzisiaj straciliśmy, to gdzieś tam po części nasza duża wina w tym. Najlepszy występ Korony Kielce w tym sezonie z pewnością? Myślę, że tak. Zwycięstwo z bardzo dobrym zespołem. Gra wyglądała bardzo dobrze. Gdzieś tam przed tym spotkaniem było dużo negatywnych słów w stosunku do naszej drużyny, że nie gramy zbyt efektownie, że mamy ciężkie mecze, ciężko się ogląda Korona Kielce, takie stwierdzenia też padały. No dzisiaj udowodniliśmy, wiadomo, że to jest tylko jeden mecz i nie ma co tam popadać od razu w hura optymizm. Natomiast dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy jedną drużyną i potrafimy grać w piłkę. Wiadomo, że nie z każdym przeciwnikiem da się prowadzić otwartą grę, tym bardziej z Wisłą się nastawiliśmy na grę z kontry, ale były momenty, że to my prowadziliśmy spotkanie i gdzieś tam stworzyliśmy sobie sytuację po ciekawych akcjach. Była ta druga bramka dla Wisły, to z czego wynikała? Nie wiem, za głośno młyn był, że my się nie zrozumieli? Czy... Nie, no myślę, że wiesz, no nieporozumienie, no w piłce zdarzają się błędy. Szkoda, że akurat się przytrafiło to nam. Nieważne, kto tam tak naprawdę zawinił przy tej bramce, najważniejsze jest to, że my dźwignęliśmy się z tego i strzeliliśmy bramkę na 3-2. Zwycięstwo się nie osądza tak naprawdę i trzeba się z tego cieszyć, że dzisiaj zgarnęliśmy całą pulę, bo no niewątpliwie z punktu widzenia nas wszystkich koroniarzy, no był to bardzo ważny mecz. Piotr Malarczyk, jeden z autorów sukcesu, tak? Bo chyba należy tak uznać zwycięstwo nad Wisłą. No na pewno, ale to myślę cała drużyna i ci zawodnicy, którzy weszli, zasłużyli się na słowa pochwały, bo naprawdę był mecz, w którym pokazaliśmy dużo woli walki, dużo ambicji i naprawdę to trzeba wszystkich docenić, całą drużynę, bo naprawdę nieźle to dzisiaj wyglądało. Spodziewaliście się takiej właśnie Wisły dzisiaj?
czy tak naprawdę jak, w jakich kategoriach w ogóle rozpatrywać ten mecz, bo przed meczem no, remis chyba każdy brał w ciemno, tak? A tutaj zwycięstwo i chyba zasłużone jak najbardziej. Na pewno chcieliśmy kolejny mecz zapunktować, żeby podtrzymać tą serię bez porażki. No wiadomo, w jakim Wisła jest zespołem. Ta typowa krakowska piłka, zresztą no, ostatnie wyniki ich świadczyły o tym, że byli w dobrej formie, ale nie rozpatrywaliśmy tego w kategoriach, że zadowolimy się remisem. Wyszliśmy tu na boisko z myślą o zwycięstwie, głównie dla naszych kibiców przez wzgląd na historię i te wydarzenia, które kiedyś tam miały miejsce, bo wiedzieliśmy, jaki to jest specyficzny mecz dla naszych kibiców. Także no, chcieliśmy dać z siebie wszystko i mi się wydaje, że zasłużyliśmy dzisiaj na to zwycięstwo. Wiadomo, że wygrała drużyna, ale od tyłu, jak patrzyłeś, chyba najlepszy mecz w Koronie Jowy, albo jeden z lepszych. Znakomity Kierył i Nabil, tak, który tak chyba zaskoczył wielu. No na pewno. Dzisiaj Nabil wyszedł w pierwszym składzie i udowodnił, że nieprzypadkowo się tutaj znalazł. Też trzeba na pewno Jowę docenić, bo zagrał kapitalny mecz, jak można powiedzieć, jak za starych dobrych czasów, tak? Jeszcze za czasów, gdy miał u boku Włóka, naprawdę, no mówię, no dzisiaj było w naszej drużynie dużo, dużo mocnych punktów i z tego trzeba się cieszyć. Jowa, to był twój najlepszy mecz w Koronie? To nie wiem, jak tak sądzicie, to może być, że był jeden z lepszych meczów. Pamiętam jeszcze kilka meczów, tak? Też w pierwszy rok, jak przyszedłem tutaj z Wisłą, też kojarzę na wieży, tak solidnie zagrałem. Jak to tłumaczysz? Wisła jest takim zespołem, na który się tak, nie wiem, wyjątkowo mobilizujesz i wszystko wychodzi? Nie, po prostu dzisiaj cały zespół dobrze zagrał i po prostu tak się ułożyło, że nieźle mi się grało i wbiegało na boisko i najbardziej cieszę 3 punkty z tego spotkania. Jak ocenisz właśnie ten mecz? Spodziewaliście się takiej właśnie Wisły? Wy narzuciliście troszeczkę też jakby swój styl, tak? To chyba był też klucz do sukcesu. No tak. Mieliśmy takie założenia przed tym spotkaniem i myślę, że zrealizowaliśmy zupełnie na 100% i dlatego udało nam się wygrać ten mecz. Mecz z trybuny obserwował Łaco Wukowicz. Myślisz, że byłby dumny z takiego syna? No tak, to mój kolega i bardzo się cieszę, że po meczu przyszedł i pogratulował.